Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Po raz drugi w drugim odcinku. W tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o moich stronach internetowych, pokazać Wam tą perspektywę zarabiania z mojego punktu widzenia na nich i moich pomysłów. No i powoli będziemy zaczynać. W międzyczasie kupiłem GoPro 8 8 Black ze względu na to, na ten gadżet, który zaraz odpakuję, i ze względu na to, że po prostu ma wbudowane już w tej obudowie wejścia na mikrofon i fajnie będzie poprawić jakość. Będziecie widzieć, zaraz zmienię po prostu ją na zmienię z kamerki z piątki na ósemkę na 8 Black i będziecie po prostu widzieć, jaka jest różnica. Więc dobra, to rozpakowujemy. O, naklejki. Lubię naklejki. Ciągnie się i tyle. Bateria idzie tak. U nas w ogóle zimno w Finlandii teraz, jak nie wiem. W zeszłym tygodniu było gorąco, opaliliśmy się, normalnie się przyjarałem w te czoło. A dzisiaj normalnie zimno, także szok. Gdzieś tam będę się starał poprawiać tą jakość, ale na pewno mój kanał będzie powstawał przy pomocy kamerki właśnie GoPro, telefonu. Ja mam w tej momencie iPhone'a 7 i no i tyle. Mam mikrofon, zadyszkę. Jeszcze jakiś tam mi mikrofon idzie z Chin, taki zewnętrzny. Do zobaczenia za chwilę. Witam Was, moi drodzy, po raz kolejny. Kamerka już jest zainstalowana, możecie sobie porównać, czy jest jakaś różnica, czy nie. Mam też podpięty mikrofonik mały, więc mam nadzieję, że jakość się poprawi. Także zapraszam na moje stronki internetowe i już idziemy. Popatrzcie, to jest jedna z moich dwóch stronek, nazywa się AutoTuning Pro. Jest to stosunkowo prosta stronka internetowa, bardzo łatwo ją stworzyć i ja po prostu tworzę na tej stronie internetowej posty o częściach, akcesoriach tuningowych oferowanych przez firmę, której jestem affiliate marketerem, i informacje na temat tych części po prostu biorę z ich strony, pobieram z ich strony, tłumaczę na język polski, no i na takiej zasadzie tworzę po prostu posty, tworzę informacje na temat produktów. W menu mamy tutaj sklep. Jeśli ktoś na przykład jest zainteresowany, wejdzie sobie na przykład na tą moją stronkę internetową, chciałby zobaczyć, co mają do zaoferowania w sklepie, klika sobie na sklep. Przez mój link afiliacyjny jest przekierowywany na stronę internetową Vivid Racing, gdzie po prostu już tutaj mają wszystko. I po prostu jeśli ktoś zakupi jakikolwiek produkt, różne firmy mają uruchomiony ten system cookies, ja nie pamiętam już tutaj na jaki długi czas mają uruchomiony
oni właśnie ten system cookies, ale jeśli przykładowo ktoś wejdzie sobie, przykładowo do, nie wiem, mają uruchomiony system cookies na 30 dni, jeśli ktoś na przykład, nie wiem, za 2 tygodnie nawet wejdzie i zakupi produkt, nawet już wchodząc bezpośrednio na ich stronę, ten system cookies śledzenia po prostu jak gdyby wykazuje, że ja ściągłem klienta na ich stronę internetową, klient dokonał zakupu, więc ja dostaję po prostu prowizję sprzedaży. No i na takiej zasadzie to wygląda. W menu moim uruchomiłem tutaj też kontakt, gdzie ludzie mogą zadawać pytania. Jeśli ktoś nie zna angielskiego, może zadać pytanie. Ja staram się po prostu rozwiązać problem lub jeśli czegoś nie wiem, dowiedzieć się i przekazać tą informację. No i na takiej zasadzie to wygląda. Tak wygląda ta stronka, tworzę posty i proszę ja was, zaraz wam opowiem, jak w jaki sposób chciałem dotrzeć do klienta, w jaki sposób chciałem reklamować tą moją stronkę i tyle. Tutaj po prawej stronie, popatrzcie, jest reklama DJI-a, GoPro, Backfire i zarabiaj z laptopa. To sobie uruchomiłem sam. Mam link afiliacyjny do DJI-a, mam link afiliacyjny do Backfire'a. Nie mam natomiast linku afiliacyjnego dla GoPro, który zdobędę w przyszłości na pewno. Oni tam troszeczkę trzeba się wykazać, żeby zdobyć ich link, więc to nie będzie stanowiło moim zdaniem żadnego problemu. No i w tym momencie popatrzcie, jeśli ja dotrę do klienta i ktoś sobie coś tam poczyta na tej mojej stronce, nie będzie zainteresowany, ale na przykład rzuci mu się w oczy na przykład coś na temat dronów, na temat kamerki GoPro albo dyskorolek elektrycznych Backfire, lub zainteresuje ich na przykład zarabiać z laptopa, o co chodzi, mogą sobie na przykład kliknąć w dany link, na przykład tutaj DJI-a, zobaczyć co tutaj oferują w tym sklepie. Tak samo system DJI-a ma to prowadzony ten taki no, ten 30-dniowy bodajże, bo już też dokładnie nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić, system śledzenia cookies. Jeśli ktoś nawet nie wejdzie na tą stronę, nie zakupi w danym momencie jakichś akcesoriów lub drona z firmy DJI, a zakupi to po 2-3 tygodniach, ja ciągle dostaję prowizję sprzedaży. Tak samo jest z GoPro, tutaj nie mam linka, więc tego mojego linka afiliacyjnego, więc po prostu wrzuciłem stronkę internetową, dyskorolek Backfire. No i jest moja strona internetowa, druga, zarabiaj z laptopa, gdzie po prostu reklamuję na tamtej stronie drugą stronę internetową, drugi mój brand, jak gdyby, o której będę mówił w następnym odcinku, no bo trochę schodzi czasu, więc podzielę to na dwa. Teraz wam opowiem, jak na przykład można próbować dotrzeć do klienta. Ja chciałem tworzyć reklamę wokół mojej strony internetowej na zasadzie tworzenia postów, na zasadzie wykorzystywania moich postów, które tworzę z fajnymi zdjęciami, z fajnym opisem i na podstawie tych postów tworzyć maile z informacjami na temat firmy i na temat akcesoriów, współpracy i tak dalej, więc chciałem po prostu tworzyć kampanie mailowe wykorzystując system AWeber, że na przykład generujecie sobie na przykład pewną ilość maili, w moim przypadku byłyby to, nie wiem, komisy samochodowe, sklepy z częściami samochodowymi, sklepy z akcesoriami tuningowymi i tak dalej, i tak dalej. I można generować te maile po prostu organicznie, czyli wchodzić, wyszukiwać sobie w Google'ach i po prostu rozciągnąć sobie to w czasie i zbierać te maile, zbierać i na takiej zasadzie wysyłać te maile, tworzyć interesujące maile z interesującymi informacjami i na takiej zasadzie ściągać po prostu potencjalnych klientów na stronę internetową. Można wykorzystać też, nie wiem, takie źródła jak Dawid Dudek, jak robić marketing. Można gdzieś tam zasięgnąć porady u niego i po prostu wygenerować te maile, być może troszeczkę szybciej. Po prostu, ja, tak jak mówię, warto jest zasięgnąć informacji i na takiej zasadzie tworzyć marketing wokół strony, bo to jest tak naprawdę ciągle darmowy marketing.
Tak samo ten system Engine Optimizer, czyli tworzenie, tworzenie postów przez długi okres czasu, wartościowych postów, czyli rok, 2 lata, 3 lata nawet, nawet dłużej, i wtedy ten silniki Google'a jak gdyby zauważają wartość, którą wytwarzacie, no i zaczynacie być windowani w górę. Wiadomo, że o tym Search Engine Optimizer można się wiele nauczyć, jest mnóstwo informacji na ten temat, jak to robić, jak wykorzystać słowa kluczowe i tak dalej. Dlatego no, warto mieć dostęp do różnego rodzaju szkoleń i na takiej zasadzie chciałem po prostu budować marketing wokół tej mojego brandu Autotuning Pro. No i to w skrócie ogromnym właściwie tyle. To był mój pierwszy taki główny pomysł, na którym się chciałem skupić najbardziej. I drugim moim pomysłem właśnie był ten reklamowanie tej szkoły, a tak naprawdę na samym końcu tej mojej krótkiej przygody jeszcze stwierdziłem, że chciałbym robić coś jeszcze zupełnie innego, więc do tego dojdę i to jest bardzo ciekawe. Troszeczkę nudnawe te odcinki pierwsze, ale chciałbym Wam przekazać pewne informacje, jak ja to robię, jak ja to widzę i po prostu rozświecić Wam to jak najbardziej, żebyście sobie Wy w swoich głowach mogli się zastanowić, czy to w ogóle ma sens, czy Wy potrafilibyście sobie wymyślić coś w kierunku swojej pasji lub czegokolwiek i próbować swoich sił. I temu właściwie wybraliśmy się z moją żoną na motorkach. Nagrałem też krótki filmik, więc jak jeszcze macie trochę siły, to popatrzcie, naprawdę mamy super plażę i jest fajnie. Czasami tej pogody brakuje, ale to jest naprawdę super i tyle. I możecie sobie zerknąć. Także do następnego razu.